Cześć, to Miłosz. Cześć, jestem Oliwia. Nie no, aż mnie zdenerwował. To jest ciągle kurier. No jest, ale ja was wszystkich zaopatruję. Gdyby nie ja, to ty byś nawet butów nie miał. Od niczego, co? Już jest chyba 10. kurier w tym tygodniu. To nic, prawda? A wczoraj było 7... Jak 10. kurier? Wczoraj 7 paczek. Tak dla mnie. Hej, chcesz otworzyć jeszcze jedną skrzynkę? To nie było dla mnie. No dobra, to zobaczę zamiast. Ja zamówiłam, tam... ale to nie było dla mnie. A ta była... Ty jesteś nieogarem. Ty zamówiłaś sobie 38,5. Kupiłam sobie buty na męskim dziale. Bo to są uni... Mów mi, Oliwier. Cześć, to Miłosz. Cześć, jestem Oliwia. Kochani, witamy was po... no takiej dłuższej przerwie, powiedzmy. Majówkę mieliśmy. Ja się stresuję. Oliwia się stresuje, bo za długo nie była przed kamerą. No. A prawda jest taka, że majówkę ciężko pracowaliśmy. Tak. Nie mieliśmy fajnej majówki. No ciężka była. Także remonty, praca i tak dalej. No wiecie, jak to jest, dużo trzeba było zrobić. A wykorzystaliśmy ten czas, myślę, bardzo produktywnie. Odpoczniemy może kiedy indziej. Zresztą wiecie, jak są małe dzieci, to też w ogóle ciężko się odpoczywa kiedykolwiek. Słuchajcie, zaczynamy nowy odcineczek, a dzisiaj co będziemy robić? Jedziemy do ogrodniczego po jakieś fajne, takie dekoracyjne drzewka przed dom. I strasznie się cieszę, bo to jest taki sklep, w którym są mega ładne te drzewka, więc będziemy wybierać. Tak, wybierzemy jakieś, nie wiem, jak a to drzewko czy krzewy, nie, wiesz, nie wiemy co kupimy. Obejrzymy sobie co tam jest, nie? I coś wybierzemy tylko fajnego. Nie wiem, jak zmieścimy to do samochodu. No palma przez szyber, tak do góry, przez ten panel. Myślałam, że powiesz, no ty zostaniesz w sklepie, a ja wrócę z drzewkami. A tak można? No, że mnie zostawisz. A nie, nie się nie na to? Nie zostawiłbyś mnie? Nie, szkoda. Potrążmy ten temat. No. Bo może być, że słodko, a może być, że no, kto mi będzie sprzątał. Kotek, przestań ze sprzątaniem, bo wiemy, że sprzątamy w domu ja. Odkąd jest hajzero, jest dom wysprzątany, wyhajzerowany i sprzątam ja teraz. I ona już nie ma nic do gadania w tej kwestii oczywiście. No dobrze. Tak, bo w domu tylko się sprząta podłogi. Dodatkowo, chcieliśmy podziękować wam za wspaniały odzew. No odzew. Za lajki, które podarowaliście nam pod trudnym dla nas filmem, który ostatnio wrzuciliśmy. Jest tam tych lajków ponad 700 i jestem w szoku, że w ogóle jest ich aż tyle. I nawet statystycznie, nie statystycznie, jak to się mówi, proporcjonalnie do wyświetleń, to jest jakaś 1/3. Bo ten film nie ma jakoś strasznie dużo wyświetleń, ponad 3000. A lajków jest ponad 700 i po prostu szok. Jesteśmy w szoku, więc bardzo wam za to dziękujemy, że jednak... jakoś was ruszył ten film i zostawiliście po sobie ślad na naszym kanale. No i witamy nowe osoby, bo mamy bardzo dużo nowych obserwujących i też o dużo więcej wyświetleń naszych filmów, więc teraz będziemy, dlatego się przywitaliśmy dzisiaj, chyba będziemy teraz zawsze się już witać, bo ciągle nam dochodzą nowe osoby, więc myślę, że musimy się zawsze za każdym razem na każdym vlogu przedstawiać. Tak. I subskrypcje przekroczyły 2000, tak. Także też bardzo miło nam, że chcecie nas subskrybować i oglądać nasze nowe filmy i być na bieżąco, także cieszymy się, że subujecie. Oliwce, świeci słońce. A później niespodzianka, będziemy czytać komentarze. Tak. Jakoś odniesiemy się do nich, co? Tak, będziemy czytać komentarze z tego poprzedniego filmu, trudnego dla nas, bo tam dużo osób nam napisało takie bardzo duże komentarze, długie, i tam poświęciliście też swój czas, żeby nam napisać komentarz, dostaliśmy tam dużo wsparcia, więc będziemy czytać te komentarze na żywo z wami i komentować je. Tak jest. Komentować komentarze. Komentować reagować na komentarze. Idziemy teraz na obiad do restauracji, tak? Nawet jak się psikam perfumem, no to sobie psik. I lejci też, nie lejcie? Zawsze razem się pryskamy. O, tata psisie! Idziemy do taty. Pojedziemy do ogrodniczego, co? Jest tata, bo jednak nie widziałem. No to dobrze. Jesteśmy już na miejscu. W takim krzaklandzie. Ale z tym miejscem wiąże się historia. Właściwie nie z tym miejscem, tylko... no z dojazdem do tego miejsca, bo już wybieraliśmy się tu 3 razy. Daleko jechaliśmy, że właściwie wylądowaliśmy w galerii w Bydgoszczy. I tak się zasiedzieliśmy w tej galerii, że tutaj już było zamknięte jak wracaliśmy, więc nie dojechaliśmy tego dnia. Wtedy jechaliśmy gdzieś około tydzień temu, tak w tą majówkę, największe upały. Oliwia mówi, no to mamy teraz chwilę czasu, to lecimy.
No i wsiedliśmy do auta, było mega nagrzane w środku, stało na słońcu, gdzie się klimatyzacja nie nadążyła chłodzić. I tak po 10 km Oliwia mówiła, że się źle czuje i zawróciliśmy. No i okazało się, że przegrzała się po prostu, miała drgawki, takie, wiecie, jakąś skórkę ciągle. To brzmi jak jakiś alkoholik. Miała drgawki. No miałaś. No, także dziewczyna się załatwiła, przegrzała. No i teraz jesteśmy trzeci raz i trzecim razem dojechaliśmy, ale po drodze i tak wjechaliśmy do restauracji, bo oczywiście nie dojechaliśmy na głodniaka. No bo droga była zamknięta. Jechaliśmy godzinę. No, jechaliśmy godzinę, bo droga była zamknięta, no. Jedno miasto było zakorkowane całe i musieliśmy jechać innymi dookoła. Patrzcie, jak idzie na wakacjach. Pod palmami stoi. Halo, Kicia. Patrzcie, jakie u nas jest... Powoli, jakie u nas jest wydarzenie, bo Lejcia nauczyła się chodzić. Idzie Lejcia, idzie na swoich nóżkach, idzie Lejcia, idzie. I się nie zatrzymuje. I się w ogóle nie zatrzymuje. Super, brawo! Kupiliśmy takie drzewka 2, a reszta zamówienia dostarczona będzie dopiero za 3 dni chyba, tak? Bo się tam do auta by nie zmieściło. No i co? Nie było nas... Jaki stół brudny, zobaczcie. Jak ten to rzepak tak pyli. Aha, nie było nas 6 godzin chyba. W tym sklepie dużym, który macie tam na nagrywkach, nie kupiliśmy nic. Tak naprawdę nie widzieliśmy, co gdzie jest. Wszystko porozrzucane w różnych miejscach. Jeszcze? I się nie podobało nam. Nie podobało się nam, bo tam w ogóle nie było jakby obsługi, nie? Ale zimno. Jakby nie było w ogóle nikogo do pomocy. Nawet jeśli wybralibyśmy jakiegoś tam kwiatka, to nawet nie było wiadomo, co z nim zrobić. Nie było kogo zapytać o pomoc. Tak w ogóle nie podobało. I potem pojechaliśmy do naszego lokalnego sprzedawcy, takiego małego. I kupiliśmy fajne zakupy, duże zakupy. Będziemy to może na ten weekend już sadzić. Samba i Andę. Efikoland! Efikoland! To jest prawdziwy efikoland, tak, z efikami prawdziwymi. Też to wstyd ich w telewizji pokazać. Chyba duma. Chłopaki ten nowy ma. Tak? To jedne nowe. No nie bij go, Amelka! Wszystkie nasze psy się biją. O, atak na tatę, mama! O nie! Efiki! Ale ładnie wyglądasz. No tak królewsko. Tak wiesz, właściwy człowiek na właściwym miejscu. Tak? No. No to są moje epyki. Bo to są moje epyki. Welka! Misiu, popisujesz się do kamery? No dobra. 5 minut dla misi, uwaga. Wszyscy oglądają i dają łapki w górę teraz. Tak, i w komentarzu piszą: cześć, jestem Mija. Twoje komentarze. A ty masz je? Aha, no masz, bo to każdy. Tak, każdy ma te komentarze. Bo mi się pomyliło z Q&A na Instagramie, bo wtedy tylko masz ten, kto dostał pytania. Wchodzimy na ostatni nasz film. Ręka mi boli od aparatu. 8 komentarzy jest. To szybko pójdzie. 700... Ile? Czekaj, dokładnie 738 lajków, a tylko 8 komentarzy? No. Ale jakich? Aż mi łzy poleciały, jak zobaczyłem, jak wielka trauma jest to dla Oliwii. Smutny płaczek, emotka. Znamy się od podstawówki i pamiętam, jak w ławce mówiła, że poznała takiego Miłosza. Dlatego strasznie wam kibicuję i uwielbiam was oglądać. Serduszko, nie mam do was żadnego interesu. Pierwszy mukbang. No bo mówiliśmy, że niektórzy się do nas odzywają, a kiedy nagrywamy na YouTube'a. A. No, także pozdrawiamy, Patrycja, pamiętam cię, ale nie pamiętam, że... A skąd wiesz, że Patrycja jest? Napisane śmieszkowa. No bo chodziła ze mną taka koleżanka do klasy. Ale nie pamiętam tej sytuacji, żebym mówiła w ławce już w podstawówce, że poznałam takiego Miłosza. No bo ty mnie poznałaś już dawno temu. Ale zaczęliśmy ze sobą jakby chodzić w gimnazjum. No bo mieliśmy przerwę chwilę. To my to w podstawówce już musiałam o tobie gadać koleżankom. To ty na mnie takie wrażenie zrobiłeś. No chyba ja robię wrażenie. Boże. No. Nie pamiętam tego w ogóle. Tak, to ja. No. Dziękujemy za wsparcie. Miłosz się cieszy, że był już popularny w mojej podstawówce. Dobra, Hubert, słuchaj, Ziemeczku, czytam od Huberta.
Ja tak czułem, że coś jest na rzeczy z tymi sprawami. Będzie dobrze. Trzymam za was kciuki i głowa do góry. No bo my chyba już kiedyś tak wspominaliśmy jest. O porodzie. W pierwszym filmie nawiązywaliśmy do porodu i mówiliśmy, że to jest za trudny temat jak na pierwszy film. Więc tak. Pewnie wtedy widział, że coś jest nie tak z tym tematem. Możemy zaczytać, bo tobie to tak długo idzie. Będziemy do jutra czytać te komentarze. Obraziłeś się już? Proszę, czytaj sobie. Nie, no proszę. Czytaj, nie chcę. Nie, no. Nie, już nie będę czytał. Już się obraziłeś? Tak. Ale ja przeprosiłam, to mógłbyś się odprawić. Nie, tak szybko mi nie przychodzi. To teraz kto będzie czytał? No ty. Proszę, ale... czytaj. Ty lepiej czytasz. No bo szybciej. Tak, ty wszystko lepiej robisz. Proszę. No to... Nie chcę. Nie, nie. Było w nas w kanapę podczas oglądania. Trzymajcie się i wierzymy, że kiedyś cała prawda wyjdzie na jaw. My też mamy taką nadzieję, że cała prawda wyjdzie na jaw i chciałabym, żeby wyszła w obronie innych kobiet, które będą też w mojej sytuacji, żeby nie musiały w niej być, albo żeby chociaż wiedziały, jak sobie w tej sytuacji poradzić, żeby chociaż je uprzedzić, że może się tak zdarzyć. Tak, dokładnie tak. Krótka piłka będzie. Ktoś tam kiedyś... Co? Włosa miałem. Ktoś tam kiedyś pisał, że Oliwia sama montuje filmy, więc widać, że nawet nie dała rady tej końcówki dać z efektami. Dawno nikt mnie tak nie wzruszył. Tak, ja sama montuję filmy i ktoś spostrzegawczy to napisał, bo faktycznie jak montowałam film, to od momentu tego trudnego dla nas tematu automatycznie nie byłam w stanie montować, bo w trakcie montażu od razu nawet mówiłam do Miłosza, raz przerwałam montować, dzwoniłam do Miłosza i mówię, że chyba nie dam rady tego zmontować, bo no po prostu od razu mi łzy napływają do oczu i stwierdziłam, że nawet nie ma sensu tego sztucznie rozdmuchiwać i sztucznie podkreślać tych moich emocji, żeby robić, nie wiem, zbliżenie na płacz i zbliżenie na moje łzy w oczach, bo to jest dla nas tak poważny temat, że to nie jest temat do żartów, się... ani do takiego podbijania tego. No nie, nie, czuję po prostu potrzebę, żeby to podbijać. A to nawet nie tylko raz mi przerywałaś, tylko jakby ty miałaś dwa czy trzy podejścia, bo chciałaś to jakby nie dokończyć, jakby wiecie, żeby ten zmontować do końca, żeby dokończyć ten montaż, ten film. Ale no mówiłem, że nie ma sensu, tak? No i ostatecznie wrzuciliśmy taki niezmontowany materiał. Brawo za spostrzegawczość. Bo te, no to nie było łatwe. To musi być ktoś, kto po prostu nas ogląda, tak? Bo te duże kanały dostają za wszystko kasę i kłamią, jak to wszystko cukierkowo wygląda. Trzymaj się. Dziękuję. I tak, tak myślimy, że tak jest, ale też wierzymy w to, że osoby, które mają duże kanały, są bardzo popularne, więc przez to, że są bardzo popularne, są inaczej traktowane. No tak, na pewno tak jest. A zwykły Kowalski jest traktowany po prostu gorzej. No niestety. No właśnie. Niestety tak jest. Jesteście tak żądni atencji, że płacicie YouTube'owi za reklamę? Żadni z was influ. No, żadni z nas influ. No, my nie jesteśmy influ. Bo my nie jesteśmy influ. Jeszcze nie jesteśmy influ. Dopiero będziemy. No nie, no bo influencer to jest? Influencer to jest ktoś, kto ma Instagrama i prowadzi go. Nie, my tylko na razie mamy YouTube'a. Prowadzi go, kropka. I prowadzimy kanał na YouTube. Jesteśmy YouTuberami. Tak. Może influ będziemy. Hello! No. Ja bym chciał być influ w sumie. Ja mogę być influ. Będziesz tam mówił, że na hasło minus, nie na hasło Miłosz macie 15% zniżki. A może być. Jak będzie coś fajnego? Pamiętaj kolego, reklama dźwignią handlu. Stare powiedzenie. Nawet jak oglądasz YouTube'a, to tam co chwilę też są różne reklamy. Dziękujemy za twoją atencję. Bardzo jej potrzebujemy do tego, żeby nasz kanał urósł. I dziękujemy też za twój komentarz, bo też nam w tym pomogłeś. No tak, oczywiście. I jak tak. Nie chcesz, to nie oglądaj. Nie oglądaj. Oglądaj! No jak nie chcesz, to oglądaj? Oglądaj, bo będziesz mógł nas w następnym filmie pocisnąć. No mamy też hejtów, tak? Jak to się mówi? Hejterów? No. No mamy hejterów, ale to kiedyś mówiłeś na początku, jak nasz TikTok wystrzelił, to mówiłeś, że to dobrze, że to sukces jest, jak się ma hejt, tak? No tak. No jak się nie ma hejtu, to nie ma sukcesu. No bo jak nie masz hejtera, to tak naprawdę wtedy się nikt nie ogląda, tak? Jesteś przezroczysty. No. No to dobrze, że mamy hejt. No dobrze, dobrze. I wspieram komentarz, dziękujemy bardzo. Że nas wspieracie i dziękujemy, bo w ogóle w naszych komentarzach widać powtarzalność osób, które komentują. Więc dziękujemy wam za to i fajnie, że mamy już stałych widzów, bo to widać też po komentarzach.
nawiązujecie do poprzednich naszych filmów na przykład. I to jest fajne. I też w jednym filmie to był jakiś chyba Q&A taki pierwszy w samochodzie. My mówiliśmy, ty mówiłeś na końcu, że bardzo potrzebujemy komentarzy i tych lajków, tych łapek w górę, bo to jest potrzebne do statystyk, żeby to nasze konto rosło. Więc nawet jak nie wiecie, co napisać w komentarzu, to chociaż, nie wiem, napiszcie, co dzisiaj jedliście na obiad na przykład. Albo co jutro będziecie robić. Albo jak spędzacie weekend. Albo będziemy was zagadywać i będziecie nam odpisywać. Tak, nie, czasami bo my potrzebujemy... te komentarze czytamy. Tak. Jakby, więc jesteśmy cały czas jak będziemy potrzebować jakieś porady, to będziemy po prostu pytać was w filmie i będziecie nam w komentarzach dawać znać. No bo jak mamy nam dać znać? Tak. Jak macie jakieś ogólne pytania do nas, o misia. No tam nie wiem, ile misia ma lat na przykład, to piszcie w komentarzach i też odpowiemy, bo wszystkie komentarze są przez nas czytane, więc na pewno odpowiemy. Tak, po prostu możemy tam być w cały czas jakby wy i my w kontakcie właśnie przez komentarze, bo tam będziemy wam na te komentarze odpowiadać, albo będziemy odpowiadać na filmach. Może zrobimy takie Q&A YouTube'owe. Że zrobimy jakiś film, w którym jakby powiemy, że mają zostawiać w komentarzach nasi widzowie pytania i wtedy na następnym filmie na te pytania odpowiemy. Też można. Bo nie każdy ma Instagram, żeby zadać pytania. No, Kiczka jak zwykle sobie zamówiła paczkę. To już jest chyba 10 kurier w tym tygodniu. To nic, prawda? A wczoraj było 7... Jak 10 kurier? Wczoraj 7 dla paczek. Mnie? Tak, dla mnie. 7 paczek z paczkomatu wyciągałem. Chciałam patrzeć, co masz na nogę. Otwieram jedno, no dobra, a tam ta to aplikacja nie do mnie. Było. Hej, chcesz otworzyć jeszcze jedną to skrzynkę? To nie było dla mnie. No, no dobra, to zobaczę zamiast. Ja zamówiłam, tam, ale to nie było dla mnie. A ta była multiskrytka, 4 w środku paczki. I wtedy ja zamknąłem te drzwiczki, on znowu się mnie pyta, aplikacja, czy mam otworzyć drzwiczki. Mówię, no dobra, otwórz, otwieram następna paczka. Tak? Potem się obudziłeś? To nie, 7. Kurde, zaraz pokażę, jak widzę, ja, w kurde, nie, gdzie ja mają. Zamawiam, okay. Ja zamawiam, ja się wytłumaczę, ja zamawiam, ale ja nie zamówiłam dla siebie. Lejcia smoczki, bo fiki ciuchy strzelają. Dobra, dobra, tak. Tobie zamówiłam klapki. Sobie klapki, 2 razy. Sobie raz. No. Ale tobie też. Sukienka. Teraz sukienka przyszła, no. Tak. Teraz przyszła sukienka. Nie, to nie jest prawda. A to jest 8 paczka. Jaka ósma? Ty teraz ze mnie zrobisz jakąś tą zakupocholiczkę. A jeszcze wcześniej kurier przyjeżdżał, ta pani kurier co przyjechała jeszcze, co bym odebrać paczkę to wczoraj. To były dla Lejci sandałki, tak, dla Lejci. No dobra, dla Lejci to okej, okay, no to no, nie liczymy. No, dla Lejci sandałki. No dobra, no. No nie, no to aż jest, mnie zdenerwował. To jest ciągle kurier. No jest, ale ja was wszystkich zaopatruję, gdyby nie ja, to ty byś nawet butów nie miał. Mam buty. Nie, bo Miłosz to jest taki, nie? Samby. Jakie są? No, no. Chciałem, pojechaliśmy, to nie są z kuriera, to są z galerii. No tak, ale ile ci namawiałam, żebyśmy mieli w trójkę takie same, bo no. Sobie kupiłam. Tam też był o tym filmik i ty się wtedy ze mnie nabijałeś, że Samba i Jandę i że buty brzydkie. No teraz sam śpiewam sobie Samba i Jandę. Tak było, tak? Ja, dalej, ja nie było, jestem tak? Fałszywy, dalej śpiewam sobie sam Samba. Potem kupiliśmy Lejci, tak. Takie małe, słodkie Samby, no i potem stwierdziliśmy, że będzie słodko, jak tobie też kupimy. No jest. No. To, że jak wiesz, gdyby nie ja, to byś stary ciągle chodził. Dobra, nie kłóć się. O miło, że jak jesteśmy w galerii, to nigdy nic nie potrzebuję i nigdy nic nie chcę sobie kupić. Więc ja wtedy, jak jestem w domu i robię zakupy online, to robię paczkę i po cichu jemu zamawiam. No. I ciebie, i mamą, i więcej. Nie chcę już nic. Fajnie, słodko. Ale teraz otworzę klapki nowe. Dobra? Dobra, ja się żegnam, bo klapek nie będę otwierał. Tak samo ja mam takie klapki, ej. No bo zamówiłam tobie i sobie takie same. No ty, ona moje klapki ma. O co tu teraz tu chodzi? No, ciekawe, czy będą mi dobre. Musiałam robić zwrot, wiecie, bo zamówiłam swój rozmiar standardowy, to są Nike klapki. I były mi o dużo za małe i musiałam robić zwrot. Ty. I to był pierwszy zwrot w moim życiu. Ty jesteś nieogarem. Czemu? Ty zamówiłaś sobie 38,5, ale męskie, mens. A women's dla dziewczyn 38. Dalej mogą być za małe. Nie, dobre są. Jak chcę sobie teraz do mnie mówić? No stus dla podział na, dla mężczyzn, podział, jeszcze jej powiedzcie, dla mężczyzn u góry nie, no, dobra, i myślę. Dla kobiet na dole. Przecież to są takie same do chłopaka i dla dziewczyny, co za różnica z men's i women's. O matko, dziewczyno. Ta se zamawia buty na męskich rozmiarówkach. Kupiłam sobie buty na męskim dziale? Bo to są unisex. Trudno. Mów mi Oliwier. Dobra, no. Ja naprawdę nie wiedziałam. Dobre. No nie. Dobre. Eleganckie. Mogłeś iść? Ja potrzebuję. Nie, bo jeszcze mam sukienkę nową. Jeszcze muszę się podpisować. Już idziemy, Lejcia, zaraz koniec vloga. Szybka akcja, unboxing. Bo nasi widzowie lubią unboxingi. Unbox, jak ja mówiłam? Unboxingi, no dobrze.
No, taka czarna zwykła, bardzo ładna. Jak taka twoja męska koszulka. Ale ty pokaż widzą, a nie sobie. Dobrze, przepraszam. No, taka ze mnie influ. Ty potem będzie cię hejtować. Taka czarna i to jest sukienka. Więc fajna, ale ona jest taka jakby to twój t-shirt był. Nie? A nie podoba ci się? Ładna. A ta ci się bardziej podoba, czy tak? Tak, to jest... Tak? Cię się bardziej podoba? Sukienka ma ładną. Ja wybierałem. A dlatego ci się bardziej podoba? Nie, bo ja wiem, tak po prostu wiesz. Bo ty nie lubisz takich czarnych, nie? Nie, ja lubię, jak masz kolor jakiś teraz. Masz fajną taką sukienkę z Adidasa, to jest sztos, tak. To a jest sztos. Widzowie jej nie widzieli. To jest rakieta fajna. Dopiero. No. Przepraszamy was za te dźwięki w tle, bo tam Lejcia ma imprezę dyskotekę. Za chwilę będziemy się dalej my z nią bawić. Mamy fajne teraz zabawy wchodzenie, bo Lejcia chodzi bez przerw tą i powrotem i wszędzie chce być. Nauczyła się chodzić. No. A to widzieliście przez chwilę. Tak. No to oglądajcie. Życzymy wam udanego wieczoru. Tak. Dziękujemy, że oglądaliście. Dziękujemy za wsparcie pod poprzednim filmem. I prosimy was, żebyście dzisiaj pod tym filmem też zostawili komentarz. I łapkę w górę. Siła! Pa!